Niedawno zginął w niewyjaśnionych okolicznościach oficer Policji Radomskiej. Czy mogłaby Pani coś na ten temat więcej powiedzieć? Zwłoki funkcjonariusza policji zostały znalezione w jego samochodzie prywatnym nieopodal kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Zdziechów na terenie powiatu szydłowieckiego. Widoczna była rana postrzałowa głowy. Została zawiadomiona policja, prokurator o tym fakcie. Na miejscu wykonano wszystkie czynności zabezpieczające dowody tego zdarzenia, a więc ślady, dowody, które mogą później służyć i być pomocne w dalszym śledztwie do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Na razie nie wiemy, co było powodem tego zdarzenia, czy to był czyn samobójczy, czy też zdarzenie z udziałem osób trzecich. Prokurator zarządził sekcję zwłok, ona została już przeprowadzona. Podczas sekcji biegły nie stwierdziła, żeby na ciele denata były jakieś ślady świadczące o stosowanej przemocy. Nie było żadnych zadrapań, żadnych obrażeń, żadnych siniaków. No jedynym obrażeniem to było właśnie obrażenie głowy, powstały na skutek postrzału z broni palnej i taka była przyczyna zgonu. Natomiast śledztwo, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ma wyjaśnić, czy był to czyn samobójczy, czy zdarzenie z udziałem osób trzecich. No są brane pod uwagę różne okoliczności tego zdarzenia. To był wyższy oficer policji. Czy jest możliwość taka, że jego śmierć ma związek z którąś ze spraw prowadzonych przez niego? Czy prokurator bierze to pod uwagę? Takiej wersji również nie wykluczamy i taka okoliczność będzie brana pod uwagę w toku czynności prowadzonych przez prokuratora i policję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.